Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji, były prezes partii Korwin, partii, która teraz nazywa się Nowa Nadzieja. Dzień dobry, panie prezesie, witam. Dzień dobry. Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen, to oni są teraz liderami Konfederacji, powiedzieć. Oni doprowadzą wreszcie pana środowisko do władzy, do udziału we władzy, współudziału. To zobaczymy. Na razie to będą dwaj główni kandydaci do prezydentury, bo przecież powiedzmy sobie jasno, za dwa lata nikt nie będzie patrzył na tych... Takich podejrzanych facetów jak... Ale dwaj główni kandydaci do bycia kandydatem, czy... Nie, do prezydenta. Kaczyński i Tusk się wzajemnie zniszczą przecież. Ale z 10% to jeszcze tak do prezydenta... 10? Do 50 to trochę daleko. To jest zupełnie co innego. Można mieć 2%... 2% z tym, a 20% na prezydenta. To zupełnie inna kategoria. W każdym razie zostawił pan prezes partię Sławomirowi Mencenowi razem z Krzysztofem Bosakiem, jak już powiedzieliśmy, stoją na czele Konfederacji. Sondaże w ostatnim czasie bardzo przychylne dla waszej formacji. I panie prezesie, to jest właśnie moment, w którym to jest ten czas, w którym będziecie współtworzyć po wyborach koalicję z jedną albo drugą stroną? Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. No, mamy samodzielnej władzy nie będziecie mieli. Nie, samodzielnej władzy nie będziemy mieli. No, trzeba będzie słyszeć, kto nam więcej zaproponuje z realizacji naszego programu, prawda? Bo to jest podstawowy problem. Rzecz w tym, że mamy w Polsce, poza Konfederacją, która jest na prawicy, mamy jakieś takie dziwne centrum, tak PSL, Hołownia, coś takiego. Mamy centrolewicę, czyli tam PiS i PO. No i lewicę taką straszliwą, prawda? I teraz jest pytanie... Jak się nazywa lewica, ta lewica? I jedna centrolewica i druga centrolewica jest od nas bardzo odległa, prawda? One tylko tym różnią, że jedna jest katolicka, a druga... ateistyczna, prawda? Za tym się niczego nie różni. No ale jak spojrzymy na dzisiejsze sondaże, to wiele wskazuje na to, że to od Konfederacji będzie zależało, czy to Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło razem z Konfederacją, czy ta druga strona. To wy być może zdecydujecie, panie prezesie. No, być może tak, tylko że potem będą ciężkie targi, bo nam nie zależy na posadach, że tak powiem, tylko nam zależy na programie. Mamy konkretny program. Natomiast te partie mają jeden program, prawda? Dorwać się do władzy i dalej kraść. No i to jest problem. Prawda? No, ale pan jest realistą, jak rozumiem. Zawsze pan tak się pozycjonował, to nie ma co uciekać od tej rzeczywistości, jaką mamy, tylko no, wybrać drogę A albo drogę B, tak? No, no, to niestety, będziecie musieli zrobić. Najbardziej na rzeczywistość obrażać. Najbardziej prawdopodobne jest, że będzie tworzył rząd PiS razem z Lewicą, bo oni mają taki sam program gospodarczy. No nie, no. Mają taki sam program gospodarczy. Z PSL-em może, ale nie z Lewicą. Nie, właśnie z Lewicą, nie z PSL-em. Z lewicą jak najbardziej. Ma identyczny program gospodarczy. Znacjonalizować wszystko, upaństwowić. To jest... No ale program gospodarczy to nie wszystko. No to nie wszystko, ale oni się dogadają. Jak będzie tak kraść, to się dogadają. No ale to równie dobrze można powiedzieć, że jeżeli chodzi o światopogląd, to PiS jest blisko Konfederacji, tak? Jeśli idzie o światopogląd, to nam oczywiście zdecydowanie bliżej do PiSu. Mhm. Zdecydowanie bliżej do PiSu. No, gospodarczo niestety nie jest nam bliżej do PiSu, no ale z kolei tam na lewicy jest... samą PO się rządu nie utworzy, prawda? Z PO i z Lewicą no, będzie ciężko. Zobaczymy, co będzie. Pół roku to jest bardzo... Ja wiem, jasne. To jest dużo czasu, tylko kończąc już ten wątek, bo nie chcę faktycznie cały czas też o tym rozmawiać, ale jakby dzisiaj pan prezes powiedział, no, gdybyście przed tym wyborem stanęli, ja nie rozmawiam o jakimś fantastycznym scenariuszu, tylko o takim bardzo prawdopodobnym. To co wybieracie? Kogo wybieracie? Pytam jeszcze raz. Jesteśmy partią programową i tego wybierzemy, kto obieca zrealizować największą część naszych postulatów. W każdym razie koalicja i z Prawem i Sprawiedliwością i z Platformą jest brana pod uwagę, tak? Jest, oczywiście. Panie prezesie, pod zapowiedzią naszej rozmowy pojawiło się kilka wpisów, no nie wiem, chyba sympatyków Konfederacji, którzy, no mam wrażenie, że obawiają się wręcz aktywności medialnej pana prezesa. No już, pojawiły się takie komentarze, no tylko bez głupot, czy będzie odpalony protokół 4,76. No, to jest histeria. Czy padną pytania o Hitlera, feministki, ludzi niepełnosprawnych? Pana. Ja już to słyszałem. I pada pytanie o Hitlera, wielkie halo. Ale Konfederacja chciałaby pana schować przed wyborami? Ale sondaże tam rosną, nie pan zobaczy. Brown teraz w Sejmie chyba ze 20 razy przemawiał. 20 razy przemawiał i sondaże poszły nam w górę od razu. Myślę, że przemówienia Grzegorza Brauna mniejsze wzbudzają
emocje nie robią już jakiegoś wielkiego wrażenia. Mało jest widać Grzegorza Brauna w ostatnim czasie i pana prezesa też jest mało widać. Głównie Konfederacja to jest duet Mencen-Bosak. No i ten, czy pana prezesa Konfederacja chce trochę schować przed wyborami? Nie wiem, że chciałem je schować, natomiast to jest media przecież decydują, kogo zapraszają, a nie Konfederacja. No. To też, ale i no, wszystkie partie mają swoje, gdyby, jak prezes dobrze wie, powiedzmy sobie jasno, komórki powiedzmy sobie medialne, jasno, prasowe. Panie redaktorze, powiedzmy sobie jasno, gdyby moje wystąpienia szkodziły partii, to by TVP i TVN mnie zapraszały na pół godziny dziennie. Ciągle jest pan atutem Konfederacji, nie obciążeniem? Oczywiście. A panie prezesie, jeżeli spojrzymy na no, pojawiały się właśnie takie wpisy, między innymi, czy będę pana pytał o Hitlera, o ludzi niepełnosprawnych, ale o ludzi niepełnosprawnych zapytam dlatego, że trwa protest w Sejmie osób no, niepełnosprawnych, ich rodziców. Ja coś powiem, był taki, dwóch tygodni już. Był taki słynny program chyba z 8 lat temu u pana Tomasza Lisa. Mhm. Cały salon, wszystkie media na mnie chyba wsiadły. Chyba pamiętam ten program. A wśród... Odświeżyłem go kiedyś sobie w serwisie YouTube. No i pan zajrzy na komentarze. 80% komentarzy mnie popierało. Co innego jest salon, co innego ludzie na ulicy. Proszę pana, salon może sobie mówić tam o tym, o popieraniu, załóżmy, homosiów, czy tam feministek, a ludzie swoje wiedzą. Ale to co ludzie, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne? Jakie ludzie mają stanowisko? Bo tego, panie prezesie, nie rozumiem. To nie mam pojęcia, jakie. Ludzie uważają, żeby nie wspierać, żeby nie zwiększać kwot, no chociażby renty socjalnej, pana zdaniem? Proszę pana, uważam, żeby ich zostawić samemu trzeba sobie? Obniżyć podatki, żeby ludzie mieli pieniądze na utrzymanie swoich inwalidów. Bo jeżeli państwo pomaga inwalidom, to połowę pieniędzy zabiera państwo. Po prostu i zwyczajnie. No tylko, że tu mówimy o sytuacjach, kiedy no chociażby matki, bo to najczęściej matki opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, no, nie są w stanie pracować często, więc to akurat mniejsze podatki od wszystkiego nie rozwiążą, bo jeżeli ktoś nie jest w stanie pracować, opiekuje się dzieckiem, no to... Najlepszy jest model szwajcarski, jeżeli skrajnie taki, znaczy, poza matkami jeszcze istnieje dalsza rodzina, nie? Najlepszy jest model szwajcarski, zajmuje się tym gmina, a nie państwo. No, ale to gmina to też jest państwo, tylko że na innym poziomie. No to... Ale na tym poziomie się zna. Na poziomie państwowym to 90% tych, którzy się ubierają, są wydwi grosze, którzy mają świetne papiery, są inwalidami, a naprawdę to... Przecież ludzie na wózkach mogą świetnie pracować, mówię słowo. Świetnie mogą pracować. I często pewnie pracują. No, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych jest osoba niepełnosprawna, niewidomy minister Paweł Wdówik. Ja panu powiem, ja założyłem fundację, która miała pomagać zdolnym dzieciom, kalekom, którzy mają tam nogi, nie mają, prawda, ręki i tak dalej, nie mogą brać udziału w sportach, które by im pomagały stawać arcymistrzami szachów w brydża i tak dalej. Nie ma chętnych. Wie pan dlaczego? Bo wszyscy mi mówią, jak ja zacznę zarabiać jako ten szachista dużo, to stracę zasiłki. Nie wierzę, panie prezesie. To ja panu... A jedną taką osobę pan może mi powiedzieć z wymienienia nazwiska? Kto tak powiedział? Nie mogę, bo... No to wtedy to dla mnie jest zawsze takie mało wiarygodne, jak ktoś mówi, że wszyscy mówią, ale trudno wskazać jedną osobę, która tak mówi. Ale ja 13-latków nie pytam, wie pan, o imię i nazwisko. To są 13-latki. Okej. One już tak rozumują. Panie prezesie, to o sprawach gospodarczych porozmawiajmy na koniec tej radiowej części naszej rozmowy. No, ostatnie dane, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, no, wczoraj dotyczące konsumpcji, nie są zbyt optymistyczne. Pana zdaniem to będzie to spowolnienie, które obserwujemy teraz, no, bo ono jest faktem. To będzie krótki czas i potem odbicie, czy jakieś większe tarapaty się szykują. Rząd oszalał. Rząd kradnie nam pieniądze, drukując, prawda, robiąc tę inflację. Niech pan popatrzy. Inflacja na zachodzie jest 6%, 7%. No zależy gdzie, zależy na jakim zachodzie. W Holandii jest taka jak u nas. W Rosji 11, a u nas 18. No, to jest niesamowite, jak oni nas okradają. To jest kradzież. Przecież to nie jest tak, że inflacja powstaje. To rząd świadomie i celowo tworzy inflację, bo jak słusznie powiedział pan wiceminister finansów, każdy procent inflacji więcej to jest 4,5 miliarda w kieszeni państwa. No ale zdaje pan prezes sobie sprawę, że w krótkim okresie to jest korzystne dla rządu, tak, ale w dłuższym to inflacja powoduje też większe obciążenia dla państwa. No trzeba płacić więcej wszystkim urzędnikom i tak dalej. No to wtedy... Proszę, presja inflacyjna, płacowa, to niekoniecznie już wtedy jest takie korzystne.
pieniądze. To wtedy sobie dodrukowują nowe pieniądze. Niestety inflację jest bardzo łatwo zacząć. Mhm. Ciężko jest skończyć. No ale wszyscy mówią teraz, że ona właśnie to ten moment, w którym jesteśmy, to jest ten moment przełomu i będzie już spadała na koniec roku do jakichś jednocyfrowych wartości. Pana zdaniem tak może się stać? Dokładnie to samo słyszałem pół roku temu. To rok temu mówiono, że wakacje będą tym przełomem, to prawda. No tak. Tak, no. Tak było. Pana, to wszystko zależy od rządu. Tylko rząd musi przed wyborami powiedzieć, że nie będzie rozdawał. Bo ludzie, to jest nieciekawe, nawet na moim Twitterze, ludzie nie rozumieją najprostszej rzeczy, że jeżeli rząd obieca, że da panu 500 zł, to rząd panu obiecał, że zabierze panu 700. No nie ma innych cudów. No musiał pan zabrać, tylko zabiera, podnosząc cenę benzyny, cenę masełka, cenę chlebka, cenę tego, prawda? Pan dopłaci tutaj te 700 złotówkę, tu złotówkę, tam tego nie widzi, a dostaje pan 500 i głosuje pan na PiS. I mówił to Janusz Korwin-Mikke. Na tym kończymy naszą radiową część rozmowy. Internetowa dogrywka przed nami, m.in. na stronie radioplus.pl. Janusz Korwin-Mikke pozostaje w sednie sprawy. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Czyli jak to będzie, panie prezesie, z tą inflacją, pana zdaniem? Będzie co, 20% przebijemy? Nie mam pojęcia, co sobie planuje rząd i pan... Ale ceny surowców to chyba nie jest plan rządu. No są rynki światowe, giełdy, to chyba niekoniecznie wszystko jest takie do kontrolowania przez rząd. No nie, ale ku ogólnemu zdumieniu ceny paliw na przykład na rynkach światowych spadają. To prawda. Spadają. No surowców w ogóle, to gaz też i, no. I węgiel też przecież w ostatnich miesiącach zdecydowanie jest na innym poziomie, ale no to wszystko właśnie pozwala przypuszczać, że ta inflacja będzie spadała, panie prezesie. Na tym budowane są te prognozy. Ale nikt nie powstrzyma rządu od dodrukowywania dalej pieniędzy. Bo on chce je rozdawać ludziom. Mówiliśmy o tym przed chwilą. Teraz mamy kampanię wyborczą taki i masę pewnie takich także socjalnych obietnic w najbliższych miesiącach. Jeżeli chodzi o Konfederację i możliwe rządy Konfederacji. I mówi pan prezes o realizowaniu waszego programu. To będzie musiało się wiązać z ograniczeniem przywilejów socjalnych, ale z zabraniem też tego, co już dzisiaj obowiązuje? Tak to będzie jeden z waszych warunków? To nie będzie nasz warunek, bo znaczy, trudno to jakie są takie brzegowe, będą trudno, warunki. Trudno powiedzieć, inaczej, gdyby się mnie kto pytał, przecież ja nie jestem jedynym człowiekiem Konfederacji. Ale to ta młodzież Konfederacji się nie zapyta pana prezesa? No chyba się zapyta. To się zapyta, natomiast pytanie jest, co można realnie uzyskać. Więc moim zdaniem, realnie można uzyskać dwie rzeczy. Likwidację socjalizmu w najważniejszych punktach, jaki został. Bo myśmy, wychodząc z tego PRL-u, zostawili dwa ogromne obszary, no kilka mniejszych też, ale dwa ogromne obszary zostały w socjalizmie. To jest oświata i służba zdrowia. Czyli prywatyzacja jednego i drugiego. Jednego i drugiego. No ale to, panie prezesie, no to tak jak mówiłem, jest pan realistą, ale to są nierealne warunki. Dlaczego? No dlatego, że nikt się na to nie zgodzi, żeby pracować w Polsce z... jeżeli im powiemy, oświata i służbę zdrowia, no gdzie... Jeżeli im powiemy, że mogą dalej kraść, to się zgodzą na wszystko. Myśli pan, że... No, panie prezesie, to dobrze brzmi wszystko w mediach, jasne. A dlaczego mieliby się nie zgodzić? Przecież telefony zostały sprywatyzowane. Patrz pan, jakie mam świetne telefony. To samo byłoby ze światą i służbą zdrowia oczywiście. Ja nie mówię, no ze światą były jakieś pomysły, jeżeli chodzi o bono światowy. No, bono światowy. Żeby pieniądz szedł za ucznię. No właśnie, bono światowy. No. Żeby tak to rozwiązywać, no. ale myślę, że to są zbyt daleko posunięte zmiany. Ale dlaczego? Bono światowy jest najprostsze rzeczy na świecie. Ja mówię to na podstawie obserwacji sceny politycznej. Ale w jakim kierunku ta polityka zmierza i wątpię, żeby ktoś chciał sprywatyzować, zgodził się na sprywatyzowanie służby zdrowia. Ale dlaczego nie? Panie prezesie, ja mówię, że to nie jest moje przekonanie i nie bronię swoich racji, tylko mówię, co jest moim zdaniem realne, rozmawiając z Platformą i PiS-em, to uważam, że realne nie jest. To zobaczymy, jak staną przed możliwością, że utracą władzę, bo my powiemy, jak na to nie pójdziecie, to idziemy do PO i odwrotnie. No ciekawe. A jeżeli chodzi o te programy socjalne wszystkie? 500+ na przykład. To nie jest, trzeba liczyć, że po prostu w miarę do druku pieniądza te 500+ się zmieni. No to już się dzieje. Ono, no i się dzieje i bardzo dobrze. Ono już mocno straciło na wartości. Czyli rozumiem, że odbierania tego, co już to się ciężko zostało dane, nie daje i odbiera, ten się piekle poniewiera. Sami nie będziemy rządzić, więc...
więc zdajemy sobie sprawę, że ponieważ obydwa te ugrupowania i PiS i PO obiecywały, że jeszcze zwiększą ten, to tego akurat nie wytargujemy. O wiele prościej sprywatyzować oświatę i służbę zdrowia. Panie prezesie, często mówi pan, że no, demokracja tak przez pana niepochwalana i czasami brzydko nazywana tam z gwiazdkami różnymi. Nie, to nie jest brzydko. Po drodze, no, ale po prostu rządy ludu są czymś obrzydliwym. Okej, w każdym razie chodzi mi o to, że mówi pan, że w kampanii politycy często no, nie pokazują swoich prawdziwych twarzy, muszą się przypodobywać po prostu wyborcom, na tym to polega. Nie ma pan wrażenia, że Konfederacja w ostatnim czasie jakby mało mówiła o wojnie, o rosyjskiej agresji na Ukrainę, jakby gdzieś wchodziła w ten główny nurt, mam takie wrażenie, no wszystko po to, żeby oczywiście przypodobać się wyborcom. Czy to nie jest takie trochę pudrowanie waszej rzeczywistości, czy jest, prawdziwa twarz Konfederacji nie jest inna? To jest samobójstwo, dlatego że ludzi z mainstreamu nie zyskamy sobie, bo oni nas nie zagłosują nigdy, natomiast stracimy rdzenny elektorat, który mówi, o, wy jesteście inni niż tamci. No, ale rozumiem, że pan to widzi, że ta teza jest prawdziwa, tak? Niektórzy to robią i jestem przerażony tym, że możemy zacząć tracić wyborców. Jestem przerażony, ale na szczęście Braun czuwa także. Ale to jaka jest prawdziwa Konfederacja w takim razie? To rozumiem, że to, co widzimy w ostatnich miesiącach, to jest wyborcza maska w dużej mierze? Dlaczego wyborcza maska? Kolega Mentzen głosi swoje prawdziwe poglądy, kolega Braun głosi swoje prawdziwe poglądy, ja głoszę swoje prawdziwe poglądy. To nie jest tak, że wewnątrz Konfederacji wszyscy rozumują tak samo, prawda? To jest kwestia przewidywań na przyszłość. Ja na przykład rok temu przewidywałem, że ta ukrainofilia się za rok zacznie kończyć i zaczną ludzie mieć dosyć, że tak powiem, tego... Chyba jakoś szczególnie nie widać tego procesu. O, już jest wyraźnie widoczny. Już jest wyraźnie widoczny. Poczekamy jeszcze pół roku. Zobaczymy, co się będzie. Ale panie prezesie, ja powiem, nawet rozmawiałem ze Sławomirem Mentzenem no, jakoś w połowie tamtego roku pewnie i pytałem go uchodźców z Ukrainy, to mówił, że więcej w tym widzi pozytywów niż złych stron. No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o rynek pracy, potrzebujący pracownik. A czy ja mówiłem, że źle o uchodźcę z Ukrainy? No mówił pan, że ta ukrainofilia, no, co innego, co, ma nadzieję, co pan, że się kiedyś skończy, więc jak rozumiem, chodziło też o pomoc uchodźcom. No, ale to, czy, jeżeli oni pracują u nas, to nie jest pomoc uchodźcom. Z tych, którzy w ciągu roku przyjechali do Polski, Polacy to wyjechali, około miliona. Jeżeli Polacy wyjechali pracować do Wielkiej Brytanii, to jest pomoc Polsce. Nie. No nie, tylko że tutaj trochę to wygląda inaczej. Tu jest inna kolejność. To nie są ludzie, którzy wyjechali do pracy, tylko byli na początku uchodźcami i znaleźli po kilku miesiącach często pracę. Więc no, panie prezesie, no im bardzo dobrze, że znaleźli. Nie jest tak, że to jest zwykła emigracja zarobkowa. W odróżnieniu od... No, tu jest, na czym polega ta ukrainofilia? To się powinno to znaczy jest, to znaczy jest no, takie, że trzeba oddać Ukraińcom wszystko, prawda? I zostać gołym i bosym. No niestety na tym to polega. Proszę, powiedzmy sobie jasno. Jest w interesie Polski, państwa polskiego, jest w interesie, żeby Ukraina utarła trochę nosa Rosji, prawda? To jest w naszym interesie. Z jednego bardzo podstawowego powodu. Mianowicie już w tej chwili to widać, że Łukaszenka, jego ekscelencja Aleksander Łukaszenka się wyłamie Rosjanom, prawda? Jeżeli Rosjanie trochę osłabną. Bo on tylko czeka, żeby się wyłamać, prawda? Bo pan wie, że on podpisał dwa lata temu, podpisał 28 porozumień, które praktycznie likwidują niepodległość Białorusi. Tak już do puenty, tylko bym poprosił, żeby... Także jest nadzieja, że jeżeli Rosja troszeczkę osłabnie, to prezydent Białorusi powie, to podpisałem, z tego nie ma. Najlepiej, z tego punktu widzenia byłoby najlepiej... Ale to gdyby, w interesie Polski w końcu co jest? Porażka Rosji, tak? Żeby utarcie nosa na tyle, żeby odszedł... A dlaczego nie porażka taka kompletna? Kompletna? To będzie oznaczyła... Wie pan, co to oznacza? Co? Staniemy w oko z potężnym zwycięstwem państwem ukraińskim, który w odróżnieniu od Polski ma do nas pretensje terytorialne. Ale myśli pan prezes, Rosja nie ma do nas... Ukraina wtedy naprawdę myślałaby o tym, żeby uzyskać naszym kosztem zdobycze terytorialne? Pokaże prawdziwą twarz, oczywiście. Ponieważ zwróć uwagę, że jak pokona Rosję, ruszy na Polskę? Z Rosją nie. Zaczęliśmy mieć pretensje do Polski. Z Rosją nie mamy żadnych zatargów terytorialnych, a z Ukrainą tak.
Z Rosją nigdy nie mieliśmy narodowych zatargów. Nigdy. A z Ukrainą tak. Musimy postawić, panie prezesie. Bardzo dziękuję. Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia. Zdrowia panu prezesowi życzę, chociaż zdrowie dopisuję, bo na hulajnodze pan prezes przyjechał. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.